Proszę Państwa, w internecie rzeczy się dzieją. Czasami bardziej dramatyczne, czasami mniej dramatyczne. Na szczęście pośród tych bardzo dramatycznych przytrafiły się też ostatnio odrobinę mniej. Rozebrany Wardenga na przykład jest tematem. I to mnie cieszy bardzo, że to jest temat. Bo to już jest taki, że nie trzeba się za bardzo spinać, można sobie posłuchać, można się pośmiać, może można dorzucić coś rozsądnego. To jest, proszę Państwa, rozmazany półnagi Wardenga. Lecimy, to jest materiał o drewo, zatytułowany Wardenga mnie obraża, smutna buźka. No a w nawiasie jest dużo ważnych słów kluczowych, czyli Freeze, Czajnik, Fame MMA, XQC, Smolasty, Verse of Ekipa, Genzi i Twitch. W ogóle Genzi to się zapowiada dobrze pod mój content, a zobaczymy. Wardenga wrzucił na Instagrama prawie nagą fotkę, którą w luźny sposób skomentowałem na Twitterze. Moja wypowiedź nie spodobała się druidowi, który nagrał kilka stories odnosząc się do użytego przeze mnie słowa atencja i wspominając o piekle mężczyzn, więc postanowiłem odpowiedzieć na jego przemyślenia. A oprócz tego pojawiły się doniesienia o... Ja myślę, że Wardenga to gra tym piekłem mężczyzn. Jakby, że on rozumie, jaka jest publiczność teraz w internecie, jacy są młodzi mężczyźni i że młodzi mężczyźni lubią wierzyć w to, że ich niepowodzenie wśród kobiet to jest wina kobiet. I to się nazywa między innymi piekło mężczyzn. Jest cudowne z mojej perspektywy, gdzie mężczyźni, którzy nie mieli powodzenia u kobiet, byli po prostu wyśmiewani przez innych mężczyzn. Ja byłem ofiarą tego wyśmiewania, bo nie byłem przesadnie skuteczny, żeby tak, żeby wszystko było jasne. Nowej dodatkowej gali organizowanej przez Fame MMA, która będzie konkurowała z Cloud MMA, Freeze na fali popularności Ghost postanowił wypuścić zapowiadany nowy program rankowy, w którym wystąpił wspólnie z Versov i który ma pewne niedociągnięcia. XQC, jeden z największych streamerów na Twitchu, podpisał wart $100 milionów kontrakt z konkurencyjną platformą Kick, w tym ślad za nim poszła inna duża twórczyni. A podczas koncertu Smolasty przysmolił sobie plecy. Witam Was w podsumowaniu najciekawszych informacji z sieci i zaraz lecimy z pierwszym tematem. Muszę powiedzieć, że ten podpalony ziomeczek, mam nadzieję, że nic mu się nie stało, ale to bardzo był taki humorystyczny akcent tego wstępniaka. Wychodzi na to, że na polskim YouTubie powróciła moda na content randkowy. Oczywiście aktualnie najgłośniej jest o projekcie Goats, ale swoją wizję na tego typu treści pokazał również Czajnik, organizując 100 randek dla kumpla, a ostatnio do stawki dołączył również Freeze, tworząc próbę miłości. O ile... Ale niesamowite, że... Bo to jest też tak, że możecie powiedzieć, hej, Goatsi zrobili program randkowy, więc teraz wszyscy robią. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że tego typu programy musiały być trochę szykowane z pewnym wyprzedzeniem. Nie? To nie jest tak, że ktoś był pierwszy i zaraz przez tydzień wymyślili, więc zakładam, że to jest jakaś taka potrzeba, którą twórcy internetowi wyczuli i zaczęli ją wprowadzać w życie. Więc skąd się wziął? To w ogóle to niesamowite, jak historia zatacza koło, bo te programy randkowe to znane w telewizji polskiej były już wieki temu. Potem przestało to się cieszyć zainteresowaniem, a teraz znowu. Może nadeszło to pokolenie, może to nowe pokolenie już się interesuje randkami i dlatego to tak interesuje. Chociaż zawsze wydawało mi się, że ten content randkowy to jest raczej dla starych dziadów przeznaczony, ale być może publiczność internetowa też się zestarza i w tym kontekście też już jesteście starymi dziadami, mając 20 parę lat. A może jest więcej takich 40-latków w internecie jak ja, może to dla nas jest. Goats i Czajnik postawili na kontrowersję, o tyle Karol stworzył family friendly program, który ma nieco bezsensowne zasady, ale o tym za chwilę. No sam fakt, że program randkowy jest zbudowany na bazie family friendly, jest bez sensu, ale okej. Mam do Was pytanie, czy myślicie, że dobrze się znacie? Ja myślę, że dobrze się znamy, ale w tym programie to też zależy od tego, jak inni nas znają. Pierwszy odcinek Próby Miłości pojawił się na kanale Freeza, gdzie wystąpił on sam oraz Verso. Cały koncept jest bardzo prosty, Werka oraz dwie inne osoby organizują randki w ciemno, a Karol musi odgadnąć, którą z randek zorganizowała jego partnerka. Wszystko opiera się na znajomości drugiej połówki, a do wygrania są wspólne wakacje w miejscu losowanym na kole fortuny. Tak swoją drogą, to koło fortuny powinno być w logo ekipy, bo mam wrażenie, że wszędzie na siłę wciskają. Wiecie, co chciałem powiedzieć przed chwilą? Bo jak opowiadałem o tych programach randkowych, to chciałem powiedzieć, hej, może zaraz koło fortuny wróci. Ha! No, ale nie powiedziałem, więc się nie liczy, nie? Wiecie, no to taki filmik do obejrzenia do obiadu i nic więcej. W związku z tym byłem ciekaw kolejnego odcinka, który wleciał następnego dnia, ale na inny kanał. Witamy Was w drugim odcinku Próby Miłości, czyli w programie, w którym testujemy związki. A naszymi dzisiejszymi gośćmi, których będziemy sprawdzać, jest Kania i Świeży! W drugim odcinku jako para wystąpili Świeży i Hania, ale zmieniła się również prowadząca, bo zamiast Mai wystąpiła Pola. Patrząc na komentarze, widzowie są zgodni, że Maja wypadła dużo lepiej i osobiście też tak uważam. Nie chodzi tutaj o jakąś niechęć do Poli, co po prostu subiektywną ocenę, że Maja była bardziej naturalna w tej roli i lepiej sobie poradziła. Mam natomiast problem z samą formułą programu, która jest bez sensu. Dodatkowe osoby organizujące...
No tak, no bez sensu. Pewnie nawet jeszcze nie widziałem, ale mówię Państwu, to jest chyba, czuję, że to jest content dla mnie, dlatego jak zobaczyłem ten materiał Revo, to pomyślałem, oho, ruszyła produkcja rzeczy pode mnie, więc na pewno rzucę na to okiem prędzej czy później, jak się trochę w internecie uspokoi, bo wielkie dramaty teraz mają miejsce. No zobaczymy, to może być słabe, bo Friz ojcem zostanie, Versof też matczynę ma pewnie instynkty, więc muszą tak łagodnie i delikatnie teraz prowadzić programy, już nie ma czasu na kontrowersje, to nie jest ten dobry moment. No ale jak już nie ma kontrowersji, jak wszyscy chcą być łagodni, mili, uśmiechnięci i dobrzy dla siebie, no to jaki to ma sens oglądanie tego? To nie o to chodzi w internecie, nie o to chodzi w taniej rozrywce. I mogą zdobyć jedynie ogólnodostępne informacje z jakichś Q&A odcinków czy wywiadów i na tej podstawie mają zorganizować lepszą randkę niż prawdziwy partner lub partnerka. Stawia to ich z góry na przegranej pozycji, bo wiadomo, że nie mają dostępu do intymnych szczegółów relacji. No chyba, że na przykład świeży sam im coś podpowie. No wiecie, w większości związku obiecuje się, że coś tam się pomasuje, no jakby dobra, ale wiecie... Co? Czekajcie, że w większości związkach się obiecuje, że coś tam się pomasuje? Hej, piekło mężczyzn, obietnice bez pokrycia, o to chodzi? Zobaczymy, dokąd to zmierza. To zrobiła czerwona randka, ona mnie podrapała, a ja bardzo kocham drapanie. O, nie! Nie gadaj, że zrobiłeś tą pomarańczową randkę. I'm so sorry. Kania, ja też przepraszam, bo trochę ci utrudniłem i sprzedałem chłopakom kilka ciekawostek, żeby ci utrudnić i mam za sobie swoje. Utrudniłeś! Tylko dlaczego świeży miałby pomagać konkurencji w zdobyciu głównej nagrody? No właśnie, to nie ma sensu. Moim zdaniem Friz powinien przemyśleć formułę programu tak, żeby albo ułatwić pozostałym osobom organizowanie wiarygodnych randek, albo utrudnić prawdziwemu partnerowi, partnerce. Można byłoby też prowadzić jakiś losowy element, który mieszałby w każdej randce, żeby po prostu nie było tak łatwo. Oczywiście ja wiem, że to program dla młodej widowni, ale myślę, że nawet biorąc to pod uwagę, fajnie jest czuć sens całej koncepcji, bo to buduje napięcie. No różne rzeczy budują napięcie, to prawda. No myślę, że dojdą do tego, w sensie, nie, fatalny dobór słów. Myślę, że jakoś dotrą się do licha ciężkiego. Myślę, że wpadną na to z czasem. Potrzeba się, doświadczeń potrzeba. Ważne, o czym nie wspomniałem, drugi odcinek ukazał się nie na kanale Friza, a na starym kanale ekipy i tym samym ożywił go po ponadrocznej ciszy. Kochani, chciałem wam powiedzieć, że drugi odcinek programu Próba Miłości pojawi się już jutro o 15 na kanale Ekipa i będą gośćmi specjalnymi tam Hania i Świeży. Też dodam, że właśnie wszystkie kolejne odcinki programu Próba Miłości będą na kanale Ekipa. To będzie dedykowane właśnie do tego kanału, więc wejdźcie, zasubskrybujcie, jak jeszcze tego nie robicie. Otwarte pozostaje pytanie, ile realnie powstanie odcinków Próby Miłości, bo jest to format, który wymaga zaangażowania par. Friz i Versof, Hania i Świeży, może w kolejnym odcinku Wujek Łuki i Fusiarka i powoli robi się problem... Wujek Łuki i Fusiarka? Taką maksymkę jego Johna, dziewczyna, Fusiarka? To z nazwiska pewnie, ja się teraz wyśmiewam z nazwiska. Fusiarka to nie jest najlepsza ksywka dla dziewczyny, uważam. A nie wiem, dlaczego tak uważam. Takie fusialka, to jak kosiarka trochę. Ja pierdzielę. No dobra, no. Niech będzie. Kogo dalej zaprosi z uniwersum Gen Z? Nawet wychodząc poza ich bańkę, nadal może być ciężko zaprosić inne parę influencerów, bo też nie ma ich aż tak wiele. Ciekaw... Tak, zgadza się. Pierwsze skojarzenie, jakie przyszło do głowy, to kosiarka, fujarka. No to nie jest... To nie jest chyba to właściwe skojarzenie, które powinniśmy mieć. Jestem, jaki mają na to pomysł i mam nadzieję, że dopracują koncept, bo w swojej kategorii to jest spoko program. Jeśli chodzi o wzbudzanie wokół siebie atencji, influencerzy mają pełną paletę możliwości, z czego najlepiej sprawdza się kontrowersja. Nic więc dziwnego, że również na tego typu emocje postawili Czajnik oraz Wardęga, którzy tego samego dnia wrzucili na Instagrama swoje nagie, no dobra, no prawie nagie zdjęcia. W przypadku Czajnika chodziło o challenge związany z jakże oryginalnym odcinkiem Tinder w prawdziwym życiu, gdzie wspólnie z kumplami podrywali dziewczyny, a następnie odgrywali scenki z randek. Czajnik zebrał najmniej punktów i w ramach kary wrzucił fotkę na Insta. Jeden punkt oraz dwa punkty. Niżej spaść się nie dało. Jednym punktem za najgorszą randkę wieczoru. Kurde, w ogóle nie słyszałem o tym programie. Zbyt rzadko zerkam na kartę na czasie, żeby wiedzieć, jak to się sprzedaje. Zakładam, że to ma amerykańskie korzenie, no więc to pewnie jest jakiś amerykański format, który tutaj ktoś w Polsce próbuje zastosować. Nie wiem, jaki to ma sens. Kończy. Czajnik... Yeah! Ty miałeś punktów 5! Kurde, znam 5! Właśnie na moim Instagramie pojawiło się najmocniejsze zdjęcie, jakie zrobiłem. Jestem na goło, zapraszam. Jak powiedział, tak zrobił i na Insta wleciało zdjęcie gołego Czajnika z zasłoniętym kroczem. Tak się złożyło, że tego samego dnia na podobny pomysł wpadł Wardęga, który również rzucił na Insta fotkę z zasłoniętym ręcznikiem kroczem. To jest w ogóle, jako że mamy piekło mężczyzn i różne inne piekła, to należy sobie zadać pytanie. Po pierwsze, czy to jest kontrowersyjne dzisiaj zdjęcie? Jeżeli jest, to dlaczego? Dlatego, że jesteśmy purytanami nadal? Dlaczego to jest kontrowersyjne zdjęcie obecnie?
żeby wszystko było jasne, ja nie odpowiem na to pytanie. To jest takie pytanie, które na pewno jest zasadne. Również chodzi o challenge, ale związany z pompkami i budowaniem formy. Co ważne, zdjęcie trafiło na profil Ambasada Hub, czyli poboczny projekt Goatsów, gdzie mają się pojawiać pikantniejsze treści, bo wiadomo, Hub w końcówce nazwy zobowiązuje. Pozwoliłem sobie skomentować oba te zdarzenia na Twitterze, gdzie po prostu stwierdziłem, że w obu przypadkach jest to generowanie wokół siebie atencji i tutaj zacytuję moje słowa, bo nie spodobały się druidowi. Jednego dnia Wardenga i Chainik wrzucili nagie, no prawie nagie fotki, obaj w ramach challenge'u. Może to już kwestia głowy przeryte internetem, ale w ogóle mnie to nie szokuje. Ot, kolejny sposób na atencję, podobny do golenia się na łyso. A jak to u was wygląda? Ja też, wczoraj mi ktoś podrzucił ten komentarz na Twitterze, Rewa, i mi napisał, ty zobacz jak Rewo się spruł. I ja myślę, Boże drogi, w sensie jakby z jednej strony żyjemy sobie w internecie, funkcjonujemy w internecie, w którym kontrowersje jakby są rzeczą, które przydarzają się na co dzień, ale więc takie zwykłe zdanie, żeby sugerować, że to zdanie jest kontrowersyjne tutaj, to jest dla mnie dopiero szokujące. Że ktoś popatrzył na to zdanie i powiedział, o nie, ale będzie drama, ale napisał, teraz to będzie wojna między Wardęgą i Rewo. I ja pomyślałem sobie, no chyba sobie jaja robicie, przecież nic nie napisał szokującego. Napisał, że to jest sposób na zdobywanie atencji i w ogóle nie wymaga to jakiejś interwencji tutaj. Ale okazuje się, że sprawa ma drugie dno, bo jednak Wardęga zareagował. Poczuł się zbulwersowany najwyraźniej tym wszystkim. Więc jestem zszokowany, jakie stwierdzenia w internecie mogą urosnąć do dramy. I teraz tak, oczywiście, może Wardęga wie, że to jest brednia, ale lubi budować ten chaos i to jest kolejny sposób na zdobywanie atencji, albo może on jest taki na swoim punkcie przewrażliwiony, że no nawet taka błahostka napisana w jego sprawie wzbudza jakieś emocje. To są poziom dramatyzmu, w jakim funkcjonują ludzie bawiący się influencerką, jest zaskakujący. Mogłoby się wydawać, że po tylu latach w internecie to naprawdę trzeba się postarać, żeby zwrócić moją uwagę. No dobra. No właśnie, i Wardęga postanowił nagrać Insta Stories, z których odniósł się do mojej wypowiedzi, komentarzy pod zdjęciem, a także wspomniał coś o piekle mężczyzn. Wczoraj na Ambasada Hub został opublikowany post, gdzie nic mi nie widać, ale było ogromne poruszenie, że jak ja w ogóle śmiem takie rzeczy robić, że... Jakie ogromne poruszenie? Jezus Marian, wśród tych wszystkich 13-latków i 13-latek chyba było poruszenie. No ale dobra, okej. Dziadzia odkleiło. Rewo w ogóle napisał, że jest to jakiś sposób na zdobywanie atencji. Ja w ogóle to nie wrzuciłem nawet do siebie na profil, ten co mam 400 tysięcy followersów, tylko na Ambasadę. A po drugie, zobaczcie, u mnie nic nie widać, nie widać tyłka, nie widać niczego. A dziewuchy wrzucają na Instagram. No wiadomo. To jest eksperyment społeczny. Co może dziewczyna, a co może mężczyzna? I piekło mężczyzn, i brak równouprawnienia. Okej. To chwila, że wypięte pośladki i tak dalej, i wtedy Rewo nie pisze, że o, atencjuszki i tak dalej. Czemu jak facet wrzuci, że widać gołą klatę, to jest nagle, że o Jezu, Matko Boska, jaką... Tam widać gołą klatę, widać kawałek nóżki, widać jakąś pachwinkę, więc coś tam widać więcej. Oczywiście uważam, że tutaj mężczyźni nie są traktowani równo ale to dlatego, że mężczyźni nie są tak atrakcyjni, że jak zobaczymy kobietę, która odsłoni co nieco, to mamy jakąś takie poczucie, hej, tu zdarzyło się coś sympatycznego. I jak widzimy faceta, który się pokazał tak, to myślimy sobie, no fuj, no, co oni mi pokazują w tym internecie. Więc na tym polega piekło mężczyzn, że większość obserwujących tego typu zdjęcia w internecie to są mężczyźni i oni nie reagują pozytywnie na półnagich facetów, natomiast reagują pozytywnie na półnagie kobiety. Żeby to piekło mężczyzn zniwelować, musielibyśmy doprowadzić do takiej sytuacji, że półnagi mężczyzna i półnaga kobieta są dla mężczyzn w internecie równie atrakcyjni. I nie jestem do końca pewny, czy chcielibyśmy zmierzać w tę stronę. Może chcielibyśmy, może to byłaby to równouprawnienie, którego my, młodzi mężczyźni, poszukujemy. W ogóle śmie, atencjuje się. A jak dziewczyna wrzuca wypięte pośladki, że widać prawie całe ciało, to jest okej. Piekło mężczyzn. Czemu jest tak, że dziewczyna może wrzucić tyłek na Instagram, a chłop to już by na przykład nie mógł? Może, oczywiście, że może. No już chyba wyjaśniłem, nie? Bo ja tam nie chcę oglądać tyłka Wardęgi. A inne tyłki, nie Wardęgi, może nawet bym chciał, ale może nie. Nie chciałbym. Deklaruję się, że nie chciałbym. Tak się tylko mi powiedziało. A tak się składa, że mam bardzo ładny tyłek. Ja będę wrzucał. Wy jak sądzicie, czy jest coś takiego w społeczeństwie, że dziewczyny mogą na Instagramie, w social mediach robić więcej niż faceci? To trzeba zrobić... Musi się Wardęga zgłosić do PiS-u, żeby mu zrobili
jak się nazywa to takie głosowanie społeczne? Bo to jest najwyraźniej pytanie, które trzeba zadać ogółowi społeczeństwa, bo nie dojdziemy do tego. Jak myślicie, moi drodzy kochani, czy zdjęcie kobiety półnagiej jest postrzegane lepiej niż zdjęcie półnagie mężczyzny? Bo nie wiem, sam nie wiem. Sam nie mam pojęcia. O Boże. O Jezusie, no fajne. Więcej ciała i jest to jakby tak, już nie wzbudza takich emocji, jak chłop coś pokaże, to wola Boga, kurwa, tu widać udo, ja jak on mówi. On sobie robi jaja, w sensie jestem absolutnie przekonany, że on doskonale wie, że to są jaja i że to trochę sprowokuje ludzi i że młodzi mężczyźni, którzy są uważani za nieatrakcyjnych przez młode kobiety, będą, o nie, oburzające, kobiety znowu mają lepiej, a cały czas mówią, że mają gorzej. To jest dokładnie to. Moim zdaniem Bardenga troluje, bo jest on osobą, która doskonale wie, jak działa internet i potrafi przewidywać reakcje ludzi. Wstawił fotkę, wiedząc, że wzbudzi emocje i po prostu teraz podbija temat, nawiązując do komentarzy. Mimo wszystko, na wypadek, gdybym się mylił, odniosę się do jego słów, tłumacząc, dlaczego podtrzymuje swoje zdanie. Więc tak, uważam, że on jest na tyle bystry, żeby robić to celowo. Natomiast to, co mi tak średnio pasuje, to to, że w tak oczywisty sposób i z takim uśmieszkiem traktujesz swoich widzów jak półgłówków. Znaczy uważasz ich za półgłówków, że musisz im zadawać takie trywialne pytania, bo wiesz, że ich to nakręci w jakiś sposób. I to mi tak średnio leży. No ale każdy buduje swoją karierę tak, jak uważa za stosowne. I to nie jest biznesowo nieuzasadnione. Jest to uzasadnione. A więc, jeśli ktoś śledził streamy Sylwestra, to doskonale wie, że wielokrotnie wspominał on o planach promocji dziewczyn z OnlyFans, czy też wejścia w branżę filmu dla dorosłych. Od dawna ma też przydomek Zwyrol, który sam memuje, podsyca i który mocno się ujawnia, nagrywając odcinki Goats. Sylwuj, ja cię mogę zapytać? Tak. Jesteś Zwyrolem? Słucham? Jesteś Zwyrolem? Ja... Ale ty człowieku masz coś odklejony. Kiedyś Bardenga był znany z pranków, później skutecznie zmienił wizerunek na komentarzy, a aktualnie za sprawą Goats ponownie stara się wrócić do branży rozrywkowej. Nic więc dziwnego, że w oczach wielu ludzi nadal jest postrzegany jako twórca komentarzy i szeryf internetu. Ktoś to... Ja bym go nie nazwał Zwyrolem, uważam, że to jest nietrafiona teoria. On zadaje chłopakom tam na tej kanapie, przynajmniej w pierwszych odcinkach, takie pytania, które mają wprowadzić raczej zmieszanie. Nie wynikają z tego, że on ma coś, jakieś ma dziwne zapotrzebowania, albo że jest zboczony czy coś, bo zakładam, że Zwyrol to jest taki. To dokładnie oznacza. Więc nie, ja uważam, że on zadaje chłopakom pytania, żeby ich zaskoczyć, a nie dlatego, że to jakoś tam głęboko w nim siedzi i wypływa. Sam musi się pilnować, żeby móc oceniać innych. Widać to po komentarzach pod fotką, gdzie jest sporo pozytywnych opinii, ale są również krytyczne, które można streścić do tego jednego. Sylwek, nie rób z siebie debila. Odnosząc się bezpośrednio do słów Sylwka, wydaje mi się, że rzeczywiście jako społeczeństwo bardziej jesteśmy przyzwyczajeni do nagości kobiet, a szczególnie na Instagramie, który czasem ciężko odróżnić od kontentu na OnlyFans. Natomiast w tym wypadku nie chodzi o płeć, a o kwestii wizerunku. Jeśli przez lata budujesz wizerunek gościa z komentarzy, który chce być traktowany poważnie, to nie dziwne, że fotka bez ubrań z penisem zasłoniętym ręcznikiem wzbudzi kontrowersję i u wielu osób pojawi się zgrzyt. A tym bardziej, że wiele osób śledzi Bardenga od czasu komentarzy i nie pamiętają jego pranksterskich wyczynów. Zaraz. Znaczy, jakby rozumiem argumenty Rewo, natomiast nie kojarzyłem Bardengi jakoś tak tylko i wyłącznie z super poważnym kontentem, jaki robił tam w ramach tego komentarzy. Przy czym super poważny content komentarzy, to też jest ryzykowna teza, bo to jest jednak taki content trochę plotkarski, zawsze był. I o ile sobie przypominam, po te pranki, które robił Bardenga i wygłupy i łapanie dziewczyny za cycki, żeby sprawdzić, czy są zdrowe te cycki, no to powiedzmy, że do tego contentu pasowałyby zdjęcia rozbierane, ale wydaje mi się, że Bardenga też do pewnego stopnia bawił się contentem fit i pokazywał siebie, pokazywał mięśnie i zdjęcie z gołą klatą to nie jest nic nadzwyczajnego. Tutaj oprócz gołej klaty pojawiło się, jak mówiłem, kawałeczek pachwiny i kawałek nogi, ale nie zaskoczyło mnie to. Jakby nie wydaje mi się, by to przeczyło wizerunkowi Bardengi i nie wydaje mi się, żeby jego wizerunek teraz nagle się miał gwałtownie zmienić na podstawie tego, co wrzucił. Powiedziałbym, że to jest takie tożsame trochę z jego wizerunkiem i z takim trochę, że on lubi trochę poddymić, podkręcić i to nie zawsze jest jakieś takie super negatywne. Nie podoba mi się, jak się traktuje widzów jak półgłówków, ale no czasami się ma, część widzów jest półgłówkami, więc to jest jakby pogodzenie się z tym faktem bardziej. Ale nie wydaje mi się, żeby to zdjęcie akurat bardzo mocno wychodziło poza jego wizerunek. Ale nadal się zgadzam też z Rewo, że to jest po to, żeby zrobić zamieszanie, żeby atencję zyskać. Wpływały zgłoszenia dotyczące używania petard, tak? Jest bardzo niebezpieczny. Ludzie rzucają butelkami, ale ja dbam o to miasto, bo jestem super bohaterem. Trzymajcie się, w razie czego wzywajcie, znacie numer. Z drugiej strony, gdy dajmy
na to fagata wstawi kolejne zdjęcie z wypiętą dupą, to nikogo to nie zdziwi i nie będzie szokować, bo taki ma wizerunek i na takich treściach od dawna buduje zasięgi. Natomiast niezależnie czy w przypadku Wardęgi czy fagaty, wstawianie tego typu fotek uważam za szukanie atencji i to niezależnie od płci czy też wizerunku. Jednak z jakiegoś powodu to określenie strasznie nie spodobało się Sylwestrowi, mimo że nie uważam, aby było to coś ofensywnego. A wracając do tej atencji, to nie jest tak, że my wszystko co publikujemy w internecie to właśnie po to, żeby zdobyć tą uwagę widza, czyli atencję? Po co ja montuję film? Po co nagrywam to story? No chyba po to, żebyście je obejrzeli, czyli chciałem przykuć waszą uwagę. Po co Rewo publikuje zdjęcia na Instagramie? Po co robi filmy? Nie po to, żeby ludzie je obejrzeli? No tak, to też jest rzecz, o której powiedziałem wczoraj, że zwracanie influencerowi uwagi na to, że publikuje zdjęcia dla atencji jest takie trochę, jakby nie patrzeć, nie? To na tym polega robota influencera. Właściwie sam wyraz influencer, to oznacza kogoś, kto ma wpływ. No ale by ten wpływ uzyskać, się zwraca uwagę. Czyli po to, żeby zdobyć uwagę widza, czyli atencję? Zgodzę się, że co do zasady wszyscy influencerzy są atencyjni, bo chcą dotrzeć do innych ludzi ze swoimi treściami. Jednak łatwo jest wyczuć, czy też dostrzec różnicę pomiędzy wrzuceniem kolejnego filmu newsowego na kanał YouTube, a wrzuceniem gołej fotki na Insta z kroczem zasłoniętym ręcznikiem. Tak więc w kontekście poszukiwania atencji wrzucanie filmu uznałbym za standardowe działanie, natomiast taką fotkę za mocno szukanie atencji, a szczególnie biorąc pod uwagę wątek wizerunku. No to się nie zgodzę z Rewo. Ja widzę, że on poszedł w tą dyskusję z Wardęgą, bo to ma sens na pewno, ale wydawało mi się, że jego komentarz na Twitterze był autentycznie bardzo niewinny. To znaczy napisał jedynie, że to nie zwraca za bardzo, nie szokuje go i że jest to poszukiwanie atencji i z tym się zgodzę. Tak było. Ale teraz bronienie tego za wszelką cenę, że to się nie zgadza z wizerunkiem Wardęgi, niepotrzebna jest ta w ogóle dyskusja. Ja bym raczej powiedział, że napisałem coś zupełnie niewinnego w ramach tego zdjęcia i że nadal podtrzymuję, że to jest mało szokujące i głównie atencyjne i tyle. I koniec. Tutaj nie ma powodu, żeby tego uzasadniać. Ale no to ma prawo, nie? Tłumaczyć się w ten sposób, chociaż właściwie nawet Nie wiem, czy tam jakiekolwiek tłumaczenia mają sens. A jak to u was wygląda? Że ja wrzuciłem to zdjęcie dla atencji? Ty ten Rewo. Przecież ja to wrzuciłem na w ogóle Instagram nie mój, tylko ambasadowy, który ma... On też się trochę miesza w tych wszystkich tłumaczeniach. Najpierw mówi, że nie wrzuca tego do atencji, a potem mówi, że wszystko co robi to jest poszukiwanie atencji. Więc albo wóz, albo przewóz. No. 20 tysięcy followersów. Boli dupka, że się nie wygląda jak młody Bóg Rewo, co? Trzeba na siłownię chodzić. Okej. Okej, wiadomo, że to wszystko są żarty. No bo to są żarty, no come on, no już jakby budowanie dramy na niczym praktycznie. Ale jak mówiłem, po Bożym Ciele było bardzo spokojnie w internecie, więc trzeba zbudować jakiś taki konflikt i dramę. Rewa bardzo boli, że go cisnęli na wykopie swego czasu i on bardzo się teraz stara jakby... Jak ulany z wyrol, jak normalny facet przecież. Może nie widać tej muskulatury, ale jeżeli ktoś rzuca na Instagrama fotki, na których jest wyżyłowany totalnie, to pewnie dlatego, że przez 3 dni wody nie pił i fotka jest podkręcona przez tam jakieś nasycenie, czy nie pamiętam jak się nazywa to, ten proces. Więc nie, no come on, no normalny facet, no kurde. By tak oddzielić, skrytykować, czy to trochę gołców skrytykować, czy to właśnie mnie, żeby tak pokazać, że on jednak inaczej jest, nie tak przeciw Wardędze, żeby od niego się odczepili na tym wykopie. No cóż. Po pierwsze, nie boli mnie wielki druid, bo sam od kilku miesięcy chodzę na siłownię, więc nigdy bym cię za to nie zhejtował, tylko wręcz przeciwnie, życzę powodzenia. Po drugie, nie obchodzi mnie zdanie wykopu, bo nawet nie śledzę informacji z tego serwisu. Raz na rok tam wchodzę, jak są źródłem afery i tyle mnie to interesuje. Po trzecie, to nie ma znaczenia, gdzie wrzuciłeś zdjęcie, bo doskonale wiedziałeś, że będzie wokół niego szum. A po czwarte, w finale wrzuciłeś tę samą fotkę na swój główny profil jako pretekst, podając m.in. mój komentarz. To, co powiedziałem, jest absolutnie logiczne. Jestem pewien, że Wardęga też to rozumie, tylko po prostu poddymia dla zabawy, być może promocji nowego profilu Ambasada Hub. Jest też opcja, że po prostu chciał mnie zmotywować do nagrania odpowiedzi, a tym samym odcinka, bo w sumie mógł wybrać dowolny ofensywny komentarz spod fotki, a wybrał mojego tweeta, bo wspomniałem o atencji, co nawet nie jest jakimś zarzutem, tylko faktem. W każdym razie na tym etapie życia takie zdjęcia mnie nie szokują, ale rozumiem, dlaczego sprawa wywołała szum w internecie. Podejrzewam, że to pójdzie, może pójdzie to dalej gdzieś, może zapomną w ogóle o sprawie. No zabawne, że taki temat w ogóle się pojawia tutaj, ale w obliczu braku innych tematów, chociaż wiadomo, że ostatnio no Hajlik jest takim ważnym tematem. No niech będzie, no takie. Ja myślę, że tam Wardęga do tego, albo Wardęga jest przewrażliwiony na swoim punkcie, o co bym go nie podejrzewał jednak, albo po prostu sobie śmieszkuje i wykorzystuje sytuację, żeby trochę punktów na tym zebrać, więc. Zapewne wiecie, że Hajlik zostało zamknięte i na jego miejscu pojawiło się Cloud MMA, za które odpowiadają Lexi Chaplin i Julita Górska, żona jednego ze współwłaścicieli Hajlik. W związku z tym Cloud szybko zostało powiązane z Hajlik, a Lexi musiała tłumaczyć się z zarzutów o bycie słupem. Pojawiło się wiele wątpliwości
możliwości, czy Cloud MMA nie ma jakichś podejrzanych powiązań i czy nie będziesz tam tylko słupem, jak się do tego odniesiesz. Gdybym patrzyła na rozboku, też miałabym takie wątpliwości, ale daję wam słowo, że... Ona lubi przysięgać i dawać słowo, nie? To jest jak ktoś daje słowo, to na pewno to jest... To już co możesz powiedzieć, nie? No już bardziej się nie da być wiarygodnym. W Cloudzie nie masz żadnych osób objętych sankcjami. Ja jestem współwłaścicielem w tej federacji i mam realny wpływ na to, co się dzieje, a moja wspólniczka wraz ze swoim mężem od 2018 roku biorą czynny udział we freakfightach. Jednak konkurencja nie śpi i pewne było, że inne federacje również będą próbowały wypełnić pustkę na rynku po High League, a tym samym przejąć zawodników. Na początku czerwca Fame MMA dodało post, że zbliża się coś nowego z jeszcze większą ilością walki rozrywki. Co ciekawe, zrobili to w ten sam dzień niecałe 20 minut po ogłoszeniu powstania Cloud MMA. I to chyba na szybko, bo więcej informacji miało się pojawić w następnym tygodniu, a nie ma ich do teraz. O ten temat zahaczyliśmy również w podcaście Zgrzyt, gdzie Gimper wspomniał ogólnikowo o nowej federacji. Mnie doszły jeszcze słuchy, że jeszcze jeden twór ma się pojawić i ta gala ma się odbyć w ogóle też w przeciągu miesiąca dwóch. Że jeszcze coś ma się pojawić, ale no nie bardzo chciałbym więcej zdradzać, nie? Bo mógłbym za bardzo trochę nakierować, jeszcze ale ktoś wyczuł coś krew, ma być. Że tak. Ten, że jeszcze no, coś więcej. Coś ma się wydarzyć, nie wiem, czy to finalnie dojdzie do skutku, raczej bardzo duże szanse są, że tak. Mhm. I z tego co wiem, to bardzo na dużym tempie przygotowania trwają. Zdecydowanie mniej ogólnikowo, za to bardziej szczegółowo do tematu podszedł Szalony Reporter. Zgodnie z jego słowami nowa gala Fame, czy też... Słyszysz w jednym zdaniu stwierdzenie Szalony Reporter, a potem zgodnie z jego słowami, to już wiesz, że w zasadzie trzeba brać pod uwagę, że to może być błędna informacja. Powiązana z Fame ma się odbyć 21 lipca. Oprócz tego, Clouda, 21 lipca we Wrocławiu, w hali tysiąclecia, mogę to pomylić, zaraz po programie, w hali stulecia będzie Fame. I to podobno nie hype, tylko pod nazwą Fame, bo wiesz, oni mieli ten drugą rozumiem. Hype i mówili, że teraz szybko zrobią ten hype czy coś, później się wycofali z tego hype, no a ja mam informację, że 21, tak specjalnie też zrobili pewnie przed Cloud, żeby zabrać trochę Cloudowi, no was to jakby ani ziemi, ani grzeje, bo to będzie po was, nie, więc no. Prawie jak się sprzeda, to się sprzeda, ale chcą chyba Cloudowi zaszkodzić i też we Wrocławiu. No i teraz... Będzie gala we Wrocławiu, ale to będzie Fame MMA we Wrocławiu? Kurde, chyba bym poszedł wtedy wówczas. Tym bardziej, że teraz Fame MMA zaplusowało chociażby tym, że nie ma związku z High League'iem. Tak, 1 lipca odbędzie się Prime, Cloud wystartuje 5 sierpnia, a Fame wciska się idealnie przed Cloudem na 21 lipca. Tak więc widz zamiast jednej gali raz na kilka miesięcy będzie mógł w przeciągu 36 dni zobaczyć aż 3 gale. Wychodzi na to, że zamiast pustki po HL-u mamy niezły ścisk i o tym, kto zgarnie największą pulę widzów, przesądzi karta walk. Wszystkie trzy organizacje mogą liczyć na nowych i od razu przygotowanych do walki zawodników, którzy aktualnie są bezrobotni i chętnie skuszą się na nowe kontrakty. Zrobił tak zresztą... Na nowe gówniane kontrakty, bo teraz to wezmą wszystko, co się tylko da. No to Fame może dużo ugrać na tym wszystkim. High League był chyba taką największą konkurencją dla Fame'a. Co tam jest? Jest jeszcze Prime MMA, ale to Prime to tak średnio chyba sobie radzi. Coś tam oglądałem o tym, ale bez jakichś wielkich sensacji. Nie zatoczyło to szerokich kręgów. Więc no dla Fame'u to jest dobra informacja. Pod warunkiem, żeby wystarczy im czasu, żeby to wszystko ogarnąć, bo Boxdel teraz jest zajęty tworzeniem innego kontentu, nie? Więc może mieć mniej czasu. Zobaczymy. Kuba Nowaczkiewicz, o którym wspomniał Aleksi. Kogo straciła federacja? Kurde, no ja nie... No trochę tych osób poszło, ale ja nie mogę powiedzieć serio, bo zaraz mi powiedzą, Aleksi, ty za dużo gadasz. Teraz nikt ci nie może zwracać uwagi, jesteś szefową. Też racja, więc Kuba Nowaczkiewicz. Jak ją łatwo było namówić, żeby puściła farbę. W związku z tym, że jesteś szefową, to możesz paplać na lewo i prawo. Aha, mogę? Okej, okay, to już mówię. Z tego co wiem, to tak, jest teraz tam. Cloud może mieć ciężko z pozyskaniem dużych influencerów. Wystarczy spojrzeć na komentarze pod ogłoszeniem gali, aby zauważyć, że opinia publiczna patrzy na nich sceptycznym okiem. To przekłada się na ruchy twórców, którzy jeśli mogą, wolą trzymać się bardziej znanej organizacji, jaką zdecydowanie jest Fame. Walka trwa, zobaczymy, kto wyjdzie z niej zwycięsko. Wiele osób podchodziło sceptycznie do ewentualnego sukcesu Kika, czyli nowej platformy streamingowej, która z założenia ma zdetronizować Twitcha. Część osób przepowiadała upadek. O tym żeśmy rozmawiali z Borysem bardzo obszernie. Polecam gorąco nasz podcast, bo wiele żeśmy tam spraw poruszyli. I na okładce Borys dał zdjęcie Amurat, półnagiej, wbrew moim zaleceniom, co się okazało świetnym ruchem marketingowym, bo to się obejrzało jak cholera na YouTubie. Ale niezależnie od tego zdjęcia, które jest na okładce, to polecam odsłuchać sobie ten podcast w wolnej chwili, bo jest całkiem niezły. Jak każdy nasz podcast zresztą. Po tygodniu, inni po miesiącu, a tymczasem Kik rośnie w siłę i podpisał kontrakt z XQC, czyli jednym z największych, jak nie największym streamerem Twitcha. Sprawa zyskała ogromny rozgłos, bo zgodnie z doniesieniami z gazety New York Times, cała dwuletnia umowa opiera na astronomiczną kwotę 100
100 milionów dolarów. Tutaj warto podkreślić, że umowa ta jest nieekskluzywna, co oznacza, że XQC może streamować w zasadzie gdzie chce, w tym również na Twitchu, i jest to część sprytnego planu Kika. Ryan Morrison, agent XQC, zdradził The New York... Pozwolę sobie to przewinąć dalej, bo to jest, widzę, długi temat w wykonaniu Revo, a ja już o wszystkim tym, żeśmy z Borysem rozmawiali, więc ja tu nie chcę powielać tego samego. Rzucimy sobie okiem, co tam jest na końcu, bo smolasty sobie przysmolił plecy i to może być, to był taki zabawny akcent humorystyczny, pod warunkiem, że nic mu się nie stało w te plecy. Swego czasu robiłem relacje z imprez, w tym skakiwałem na scenę, żeby coś nagrać albo cyknąć zdjęcie. W związku z tym wiem, że sporo tam się dzieje i trzeba uważać, żeby się nie uszkodzić. Czasem chodzi o wyrzutnie CO2, czasem o stopnie i inne występujące elementy, a czasem chyba najbardziej niebezpieczne, atrakcje z udziałem ognia. No i niestety, ale raper smolasty dosłownie odczuł na własnej skórze skutki braku uwagi. Fuck. Mam nadzieję, że mu się nie stało, ale tak, to było to dosyć interesująca akcja. Jak z filmów, kurde, z królikiem Baxem. Podczas koncertu w Krotoszynie smolasty najwidoczniej nie do końca wymierzył, jaki zasięg ma wyrzutnia ognia, i jeden z płomieni podpalił mu koszulkę. Po chwili jednak, wydawać by się mogło, cały zdrowy wrócił na scenę i kontynuował występ z wyraźną dziurą na koszuli. Dobrze, że nie ma włosów, nie? Bo by mu mogło fryzurę przypalić. To byłoby... To już interesujące. Po koncercie raper na swoim Instagramie skwitował akcję słowami, że to był ogień, a później pokazał, jak wyglądały jego plecy. Na moje oko koszula z poliestru zaczęła się topić i uszkodziła koszulkę, a patrząc na opis, mógł się przez to trochę poparzyć. Wiadomo, podczas koncertu działa adrenalina, która hamuje ból, ale gdy emocje opadną, wszystko wychodzi na jaw. I to wszystko, co przygotowałem dla was w tym odcinku, i widzimy się już niedługo. No dobrze, podsumując tę rzecz, no to faktycznie po tym Bożym Ciele te dramaty w polskim internecie, takie niskich lotów, pomijając oczywiście całą aferę z High League, bo to jest poważniejsza rzecz, a aż wręcz taka pozainternetowa. Jeżeli chodzi o te rzeczy, które tutaj są, no to mnie oczywiście sytuacja z Wardęgą półnagim, to jest ciekawe i jest to zabawne, zważywszy na to piekło mężczyzn. To super temat, ja uwielbiam. Uwielbiam wszystkie sprawy związane z tym, jak mężczyznom jest być ciężko. No i poza tym te nowe programy randkowe. Myślę, że one będą w większości przypadków nudne, ale może się tam przytrafi coś zabawnego, żeby tu rzucić okiem na to, więc pewnie sobie zobaczymy. No i jestem ciekaw, jak się to Fame MMA teraz rozwinie po tym, jak konkurencja im zniknęła, bo w obliczu tego, co widziałem na temat Cloud MMA, to raczej szans nie ma większych, bo ludzie, którzy tym zarządzają, nie mają zielonego pojęcia, o co chodzi w freak fightach, ale czas pokaże.